To kolejny, drugi odcinek programu z serii Conversations. Prezentuję w nim koncerty nagrane podczas wydarzeń realizowanych przez Mózg, a poprzedzam je rozmowami z artystami. Najbliższe odcinki programu Conversations to premierowe nagrania z projektu Supersam Plus One, który od 2016 roku odbywa się w Warszawie. W poprzednim odcinku prezentowaliśmy szwedzką kontrabasistkę Ninę Dehaney. Linki do rozmowy z nią i do koncertu znajdą Państwo w opisie. A dziś muzyk, który tamtego dnia, 18 listopada 2019 roku, wystąpił także w sklepie płytowym Płyty Gramofonowe z koncertem solowym. Marek Pospieszalski to wszechstronny muzyk, który gra głównie w składach około jazzowych. Posiada swój własny kwartet, jest też członkiem kwintetu Wojtka Mazolewskiego, ale ostatnio widywany jest także grając muzykę wymykającą się stylom. Mam tu na myśli duet Malediwy oraz solowy projekt. Zanim zaproszę Państwa na spotkanie z Markiem Pospieszalskim, przypomnę, że uruchomiliśmy zbiórkę na projekt Mózg on Screen, a także na sam Mózg. My oczywiście będziemy przygotowywać kolejne odcinki niezależnie od Państwa wpłat, natomiast będzie nam na pewno weselej się pracować, jeśli te wpłaty się pojawią. Ta pomoc jest obecnie klubowi potrzebna. Poza tym wierzę, że pewne działania powinny być wspierane oddolnie. Dzięki temu uzyskują inną, właściwą wartość. Link do zbiórki na Patronite znajdą Państwo w opisie. Na patronów czekają prezenty. A teraz zapraszam już Państwa na rozmowę z Markiem Pospieszalskim, a link do jego koncertu znajdą Państwo w opisie. Życzę przyjemnego odbioru. Dzień dobry, Marek. Jesteś wszechstronnym muzykiem. Można Cię widzieć w przeróżnych składach. Jednak około jazzowych. W swoim solowym projekcie, którego rejestrację dzisiaj obejrzę, oraz na przykład w działaniach w duecie z Kubą Malediwy można Cię zobaczyć już jako pozastylowego muzyka współczesnego. Czy masz takie poczucie, że któryś ze stylów, które wykonujesz, czy któraś muzyka, którą wykonujesz, jest Twoją, najbardziej Twoją i grałbyś ją niezależnie od tego, czy ktoś by Cię zapraszał na koncerty? Zawsze dla mnie najważniejsza była wolność, również stylistyczna, ale rzeczywiście chyba teraz i Malediwy, i skład solowy to jest taka najważniejsza dla mnie sytuacja. Najważniejsze zawsze było dla mnie dążenie do jakichś nowych środków wyrazu, odkrywanie dla siebie jakichś nowych przestrzeni. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że improwizacja jest niczym innym jak komponowaniem na żywo? Kompozycja jest chyba takim bardziej, mimo wszystko, jakimś ustalonym czymś, co konkretnie jest już zbudowane, nawet jeżeli jest to partytura graficzna na przykład i daje wykonawcy dużą dozę wolności, to określa się w jakiś sposób, a improwizacja jest czymś zupełnie bez ograniczeń. W improwizacji jesteś ograniczony swoim talentem i swoimi możliwościami technicznymi oczywiście, czy też swoim umysłem. Improwizacja jest narzędziem do właśnie wyzwalania w sobie tych sfer nieodkrytych jeszcze. Bycie improwizacją jako muzyk, czy też bycie z improwizacją jako słuchacz, myślę, że może wywoływać w nas te zdolności do bycia kreatywnym nie tylko w sztuce, ale też w życiu. Powód do tego, że ja Cię w ogóle o to zagaduję, jest taki, że gdzieś chciałbym bardziej oswoić słuchaczy, powiedzmy, do bytowania z tym rodzajem ekspresji artystycznej, gdyż wiele osób się tego najprościej obawia. Ludzie lubią się czuć pewni, znaczy czują się pewni w czymś, co jest im znane, więc oczywiście tak. Jest
jest łatwiej iść na koncert jazzowy, gdzie muzyk zagrywa standard, a potem sobie coś tam improwizuje, ale wszystko jest ujęte w jakichś ramach, których można się spodziewać i daje to poczucie bezpieczeństwa. I okej, kocham jazz i uwielbiam też tę formę wypowiedzi. Natomiast są ludzie, którzy mają zdolność do czystej improwizacji i często jest tak, że właśnie publiczność czuje się zagrożona, bo nie jest do końca pewna, czy ten człowiek na pewno wie, co robi. Marek, powiedz mi, do czego twoim zdaniem jest muzyka? Po co to się robi w ogóle? Komu to jest potrzebne? Na pewno daje to inną przestrzeń dla życia. Czy oglądasz film, czy słuchasz muzyki, to nagle wchodzisz do innego świata. Nie wiem, dla niektórych może jest to moment, w którym mogą zapomnieć o trudach dnia codziennego. Jest to moment eskapizmu od wszystkiego dla mnie. Miejsce, gdzie się można schować. A z drugiej strony jest to całkiem naturalna rzecz też dla wszystkich. Przecież cały czas, jeśli już chodzi o samą muzykę, no jesteśmy otoczeni też masą dźwięków. Jakby się zastanowić, wyjść na zewnątrz i zacząć słuchać świata, no to wszystko się w jakimś rytmie porusza, jakieś wysokości dźwięku do ciebie docierają. Cząsteczki w kosmosie również poruszają się w określonym rytmie. To wszystko jest jakby, to nie jest rzecz wymyślona. Chyba William Parker w którymś z rozmów powiedział, że w zasadzie on jest tylko przekaźnikiem pomiędzy światem, pomiędzy przyrodą, a słuchaczem w sali koncertowej, że on w zasadzie żadnej muzyki nie wymyśla, tylko jakby przez swój instrument przenosi to, co słyszy dookoła. William Parker, basista, opowiadał dowcip o mnichu, który siedział całe swoje życie i medytował w imię pokoju. Przyszedł do niego człowiek i mówi: całe życie spędzasz w jaskini, medytujesz w imię pokoju. Zobacz, ile wojen jest na świecie. Wszyscy walczą ze sobą. Czy nie sądzisz, że twoja medytacja nic nie daje? Na co mnich odpowiada: a wiesz, co by było, gdybym nie medytował? Chciałem się ciebie zapytać, czy uważasz się za osobę religijną i czy wierzysz w jakiegoś Boga? Czy są to dla ciebie sprawy ważne, czy drugoplanowe? Na pewno uważam również, że duchowość jest nieodłącznym elementem muzyki, sztuki. Sam artysta w tym momencie jest kreatorem, jakiś pierwiastek boskości chyba ma w sobie. Sam wychowałem się w domu chrześcijańskim, katolickim. Jeśli chodzi o tradycję, na pewno jest to dla mnie bardzo istotna rzecz i nie odcinam się od tego, ale wciąż jestem chyba osobą poszukującą. Wierzę w myślenie na pewno. Dziękuję ci, Marek, za rozmowę. Zapraszamy na twój solowy koncert z 2018 roku ze sklepu Płyty Gramofonowe na Ząbkowskiej 11. Dzięki za rozmowę. Również serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.